19 zdarzeń związanych z zalewanymi drogami, jakimiś posesjami i mieszkaniami. Głównie to dotyczyło zalewanych dróg. Tam sudzienki odprowadzające wodę były przytykane, odetkaliśmy i ta woda schodziła. I 6 zdarzeń związanych z konarami drzew i samymi drzewami. No, ogólnie spokojnie. Tylko tam na tej ulicy Lompy, tak? Było ten konar, tak, uszkodził tak, dach. Tak. No i te zalane drogi, no to Tarnopolska, Wawrzyńca, Krakowska pod Borem. To są takie zdarzenia, gdzie tam głównie chodziło o odetkanie studzienek. Ulica Makoszowska wciąż nieprzejezdna, tak? Tak, na chwilę obecną mamy informację, że nieprzejezdna, zamknięta. Współprowadzone objazdy przez Kończycę i Beskidzką. Oby do rana było tak spokojnie jak teraz, więc miejmy nadzieję, że ten deszcz nie będzie tak intensywny jak w innych województwach.